Mam nadzieję, że ten nasz przemarsz, pierwszy grudziądzki marsz seniora, upłynie w miłej, w ciekawej atmosferze. Szanowni Państwo, zapraszam, ruszamy teraz w kolumnie w kierunku Mariny i tam rozpoczniemy tą naszą oficjalną część pierwszego marszu seniora. Miastu zależy na tym, żeby zaktywizować seniorów, żeby nie siedzieli samotnie w domu, ale żeby wychodzili z tego domu, spotykali się, realizowali się w różnych projektach. Staramy się różnego rodzaju przedsięwzięcia promować. Ten pierwszy Marsz Seniora, który dzisiaj jest, jest jedną z takich propozycji. Mam nadzieję, że będzie to kontynuowane. Po polskiej krainie zobaczyła grudziądz pewnie w Radominie. Zintegrowana polityka senioralna na lata 2014-2020, która funkcjonuje przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, przedstawia szereg zakresu pomocy, propozycji, rozwiązań dla seniorów. My z kolei na tak zwanym podwórku regionalnym staramy się aktywizować grupy senioralne, które do tej pory działały w różnych podmiotach zrzeszających osoby starsze. Są to DPS-y, domy dziennego pobytu, a także organizacje pozarządowe, rządowe, które w Grudziądzu zrzeszają kilkaset osób. Aleluja, chcemy słońca, chcemy żyć. Glory, glory, aleluja. Glory, glory, aleluja. Glory, glory, aleluja. Chcemy słońca, chcemy żyć. Dalej wesoło, niech popłynie głęboki śpiew. Powinno być takich imprez coraz to więcej i mam nadzieję, że tak będzie. Poza tym występuję razem tutaj ku uczczeniu dzisiejszego święta. Będziemy śpiewać, będziemy potem mieć jeszcze inne atrakcje i patrząc na to, co do tej pory tu nam przedstawiono, no myślę, że seniorzy dużo potrafią i mam nadzieję, że więcej takich imprez będzie organizowanych nawet z okazji różnych świąt czy różnych imprez i będziemy, mam nadzieję, zapraszani na takie spotkania, no a to tylko świadczy o tym, że seniorzy jeszcze dużo potrafią. Jak widać, dzisiejsze spotkanie, około 200 osób, które przyszło na Grudziądzką Marinę i przedstawiają swoje zdolności artystyczne, wokalne, teatralne, pokazują o dużym zapotrzebowaniu tych osób do funkcjonowania w ramach zbiorowości. Te osoby nie chcą już siedzieć tylko i wyłącznie w swoich własnych domach, w swoich własnych organizacjach, tylko chcą podzielić się swoją sztuką, swoim doświadczeniem, swoim humorem z innymi seniorami. Dlatego mam nadzieję i jestem przekonany, że to nie pierwsza tego typu inicjatywa w mieście i jestem przekonany o tym, że wpisze się na stałe w kalendarz grudziądzki.
Jest złożony projekt uchwały, która ma powołać do życia Radę Seniorów. Takie rady działają już w różnych miastach. Ostatnio jak byliśmy w naszym partnerskim mieście Gitterslo, spotkaliśmy się z przedstawicielami Rady Seniorów, która właśnie tam działa. Mamy w planie zorganizowanie takiego spotkania w Grudziądzu. Chcemy zaprosić przedstawicieli tej Rady Seniorów, żeby mogli porozmawiać, jak ona funkcjonuje, wymienić doświadczenia i być może zacząć współpracować. Bardzo przyjemnie. My uczęszczamy do domu dziennego pobytu, gdzie jest tam bardzo wesołe, miłe towarzystwo. Cieszymy się wspólnie. Siadamy, jadamy obiady, śniadanka, kaweczka. Bardzo przyjemnie. Dużo mamy kolegów i koleżanek i jesteśmy z tego tytułu bardzo zadowoleni. Bardzo, ale to nie tylko śpiew, bo jeszcze mamy oprócz tego skecze, kabaret jest, tańce są. Także mamy całą gamę rozmaitości i rozrywkę pełną. Fajnie mi się tu podoba. Pierwszy raz na takim czym jestem. Zresztą to pierwszy raz jest, nie? To. No i tak, spotkanie. Bardzo fajnie. Co jeszcze? Miło spędzić czas, tak. Tak, bardzo miło. Czy dużo takich imprez, czy brakuje Pani takich imprez? Brakuje. To jest fakt, że dla seniorów, tak, dla seniorów brakuje tego. Powinno być więcej takich spotkań. Są kluby, ale trochę za mało tych klubów. Yeah.